Zui to raperka i była reprezentantka SBM Label. Kiedyś dziewczyna białasa, ale tak jak mówiła, odkąd z nim zerwała, wszystko zmieniło się na lepsze. Dość kontrowersyjna, lubiąca follow-upy i potyczki słowne w swoich tekstach. Styl jej ostatniej piosenki jest skrajnie podobny do tego, co robi na co dzień Oliwka Brazil, dlatego na ich Instagramach doszło do małego spięcia. Siemanko, z tej strony Restauracja Hip Hop, a dzisiaj rozjaśnię wam całą sytuację. Zapraszam do oglądania. Jeśli zawsze chciałeś być jak Oliwka Brazil, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. 22 listopada Zui na swój kanał na YouTube wypuściła numer Cnoty Niewieście. Przed premierą samego kawałka wypowiadała się o nim na Instagramie. Najostrzejszy kawałek, jaki w życiu zrobiłam. Lepiej zapnijcie pasy. Jak powiedziała, tak zrobiła i najnowszy numer jest naprawdę mocny tekstowo, a jeżeli chcecie sprawdzić cały kawałek, to link jak zawsze w opisie. I nic dziwnego, że ludzie od razu zaczęli porównywać to do tego, co robi Oliwka Brazil, bo szczerze to sam od razu to z tym skojarzyłem. Wiadomo, że to przede wszystkim raperka od Smolastego jest odpowiedzialna za rozszerzenie tak mocnych kobiecych kawałków. Jak widać po łapkach w dół, utwór Zui niezbyt się ludziom spodobał. No i ja to rozumiem, bo nie każdemu musiał się numer spodobać, a po coś te łapki w końcu są. I na tym tak naprawdę mogło się skończyć, ale oczywiście Oliwka Brazil musiała dorzucić swoje 3 grosze na swoim Insta Story, na którym wypowiedziała się tak. Teraz moje słowa z wywiadu nabierają jeszcze większego sensu i dorzuciła tam emotki klauna. Jest to oczywiście odniesienie do memicznej już wypowiedzi podczas wywiadu z Young Leo. Te dziewczyny, które robią muzykę, one zawsze chciały być Oliwką Brazil. Po prostu im nie wyszło. I co najgorsze, kilka sekund przed tym, jak powiedziała tamtą wypowiedź, mogliśmy usłyszeć coś takiego. My zawsze byłyśmy jakąś mniejszością, tak. I przez długi czas jeszcze będziemy tą mniejszością w rapie i dopóki nie zbudujemy sobie takiego community naszego dziewczyńskiego, w którym będziemy się wspierać i tak dalej, to nigdy nas nie będzie tyle samo, co chłopaków. Tak. No zajebiście idzie wam to wspieranie się. Rzucanie w kogoś emotkami klauna, bo zrobił coś podobnego do ciebie, to rzeczywiście bardzo dobry pomysł do zjednoczenia się. Warto też wspomnieć, że obie dziewczyny bardzo lubią słuchać Nicki Minaj oraz Cardi B, więc nic dziwnego, że robią podobną muzykę. W sensie dla Oliwki Brazil to jest akurat dziwne. Do Instastory Big Mami na swoim Instagramie odniosła się również druga strona. Myślę, że to, że w ogóle ta jakaś szpileczka w moją stronę została wbita, jest najlepszym dowodem na to, że premiera zażarła, bo gdyby kawałek był turbo f***y, każdy by go olał, to w ogóle nie byłoby sensu poświęcać na to czasu na Instastory. Kobiety powinny się wspierać, ale widocznie nie wszyscy jeszcze do tego dojrzeli. No i jak akurat Zui to średnio lubię, to tutaj się absolutnie z nią zgadzam. Z tego co widziałem, na swoim Instastory promowała też najnowszy numer Dziarmy, więc szczerze to bliżej jej do tych słów Young Leosi niż reszcie. Jakoś mnie to kompletnie nie dziwi. Co by nie było, mam nadzieję, że zasięgi Oliwki Brazil szybko i gwałtownie spadną w dół, bo ostatnio to zdecydowanie przesadza. Ja natomiast dziękuję wam za oglądanie, zachęcam do zostawienia opinii w komentarzu na temat tego filmu. Jeśli wam się spodobało, to zapraszam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na moim kanale. Podajcie na mojego Instagrama Restauracja Podłoga Hip Hop. Mówiła do was Restauracja Hip Hop.